Chciałbym zaproponować Państwu nowy cykl naszych spotkań, który roboczo zatytułowałem Ziemia Święta, czyli Izrael. Oba człony tego tytułu są istotne. Jeden ma wartość symboliczną, bo dla większości Polaków, którzy wyjeżdżają do Izraela, to wyjeżdżają przede wszystkim do Ziemi Świętej. Czy to w ramach biur pielgrzymkowych, czy w ramach wycieczek parafialnych. No przede wszystkim chcą zobaczyć ojczyznę, w której żył ich Zbawiciel Jezus Chrystus. Jednak coraz większa grupa turystów interesuje się Izraelem jako nowoczesnym państwem, państwem paradoksów. I właśnie ze względu na tę paradoksalną naturę jest dla nich interesującym miejscem wyjazdu. Więc zależy od określonego odcinka, będę się starał eksponować albo jeden, albo drugi człon tego tytułu. Zacznijmy może bardzo ogólnie takim wprowadzeniem w religijny pejzaż Izraela. Bo nawet jeśli powstałe w 1948 roku państwo jest państwem żydowskim, to jednak nie tylko Żydzi tam mieszkają, nie tylko Żydzi tam mieszkali i ta różnorodność na każdym kroku jest widoczna, choćby nawet w wielojęzycznych i wieloalfabetycznych, by tak powiedzieć, napisach informujących, czy na przykład na drogach, czy w miejscach turystycznych. Wszędzie widać napisy po angielsku, hebrajsku i arabsku. Właśnie te trzy języki już od razu wprowadzają nas w te zróżnicowanie. Język angielski, no wiadomo, dzisiaj ten język jest traktowany trochę jako koine, jako język powszechnie znany. I nie tylko w Izraelu oczywiście w tym języku można napisy znaleźć. Coraz częściej również pojawiają się w Polsce. Również język hebrajski nie dziwi, bo jest to państwo żydowskie. Może dziwić natomiast język arabski, ale jeśli pamiętamy, że przez stulecia właśnie ten skrawek Bliskiego Wschodu był pod dominacją Imperium Otomańskiego, zamieszkałego w dużej części przez Arabów posługujących się językiem arabskim, również i ta sprawa przestaje budzić zdumienie. No więc zacznijmy od zróżnicowania ludności. Izrael liczy dzisiaj około 10 milionów mieszkańców. Zdecydowana większość, bo 75% to są Żydzi. Żydzi, którzy przyjechali w większości do Izraela z różnych stron świata. Za chwilę o tym powiemy. Druga grupa to Arabowie. Jest ich 20%. Są to mieszkańcy, którzy mieszkali tam od dziada pradziada, od stuleci i są zakorzenieni bardzo mocno w Izraelu. Mniejszą grupą, ale również widoczną, są chrześcijanie, których jest około 3%. I ta grupa jest bardzo zróżnicowana, bo są to praktycznie przedstawiciele wszystkich znanych denominacji chrześcijańskich. Bardzo dużo jest katolików, którzy obecni są tam przez różne klasztory, miejsca kształcenia uniwersyteckiego. Są tam dominikanie, jezuici, franciszkanie, ale są też prawosławni, zwłaszcza rosyjscy, którzy również od dawna są tam obecni. Są też koptowie. Są protestanci, więc rzeczywiście na każdym kroku można spotkać się z przedstawicielami tych różnych denominacji.
Najbardziej w miejscu szczególnie ważnym dla chrześcijan, czyli w Bazylice Bożego Grobu w Jerozolimie, gdzie te wszystkie denominacje mają swój skrawek i bardzo przestrzegają również tego podziału sprawiedliwego, gdzie, kto i kiedy może się modlić. Część chrześcijan to również Arabowie, którzy po prostu przeszli na chrześcijaństwo i również są częścią tej wspólnoty chrześcijańskiej. Najmniej znaną i trochę tajemniczą wspólnotą są Druzowie, którzy bardzo pilnie strzegą swojej tożsamości, uważają, że są religią zupełnie inną, choć historycy religii wskazują na jakieś powinowactwa z islamem, jednak dla nich bycie oddzielną grupą religijną jest bardzo istotne. To takie pobieżne zróżnicowanie religijne oczywiście nie wyczerpuje podziałów, nie wyczerpuje bogactwa tego pejzażu religijnego, bo już wspomniałem o podziałach wewnątrz chrześcijan, ale i Żydzi są bardzo zróżnicowani. Grupa, którą większość przybyszów, turystów czy pielgrzymów kojarzy z judaizmem, to są ultraortodoksi. I dlatego są kojarzeni z judaizmem, bo są najbardziej widoczni, czy to w stroju, czy w sposobie zachowania. Również mieszkają w pewnych enklawach, no i siłą rzeczy właśnie tam, gdzie są, jak na przykład Mea Szarim w Jerozolimie, to widać tylko tych ortodoksów. Stanowią one jednak zaledwie 8% całej populacji. Natomiast zdecydowana większość to są Żydzi sekularyzowani, świeccy. Niektórzy są religijni, chodzą do synagog, jakby największej synagogi. To są w samej Jerozolimie, przypominającej stylem trochę taki masywny budynek, którzy prawdopodobnie Żydzi, którzy je wybudowali, pochodzili z Europy, gdzie budynki sakralne były potężne i widoczne, bo dla Żydów w diasporze no, synagoga nie zawsze była duża. No, mówię o tym, bo to jest pewien temat, do którego może jeszcze kiedyś wrócimy. Zdecydowana większość, jak wspomniałem, to są ludzie świeccy, duża część to ateiści, którzy jednak zachowują pewne rytuały siłą tradycji, jak na przykład Pesach, a więc wieczerzę sederową, obchodzą Jom Kippur, jedno z najważniejszych świąt, Nowy Rok, Rosh Hashanah i tak dalej, ale w światopoglądzie dystansują się od religii. To ma oczywiście pewne przełożenie również na życie w społeczeństwie izraelskim. Ultraortodoksi nie cieszą się sympatią większości świeckiej, dlatego że żyją trochę na koszt państwa, nie biorą udziału na przykład bardzo istotnej dla społeczeństwa izraelskiego służbie wojskowej, nie płacą podatków, są zwolnieni z szeregu obciążeń, które muszą znosić cierpliwie mieszkańcy tego państwa. Ale nie tylko to, również krajem pochodzenia są bardzo zróżnicowani Izraelczycy. Pochodzą głównie z Europy, przynajmniej kiedyś tak było i ta grupa nazywa się Aszkenazyjczykami z Niemiec, Polski, Ukrainy, Rosji, Litwy. To są właśnie Aszkenazyjczycy. Duża grupa to są Mizrachijczycy, którzy pochodzą z różnych krajów arabskich, z których musieli uciekać po powstaniu państwa Izrael, też z Afryki Północnej. I w tej grupie znajdują się również Sefardyjczycy, którzy pochodzą z krajów
romańskich, jak Hiszpania, Portugalia, Włochy czy Francja. W każdym razie te grupy podlegają procesowi dość intensywnej asymilacji i dzisiaj wszyscy, niezależnie od kraju pochodzenia, mówią po hebrajsku, który jest językiem oficjalnym. Może jeszcze w tej mozaice religijnej ważne jest zróżnicowanie koloru skóry, co jest dla wielu zaskakujące, że na przykład w Izraelu mogą spotkać Żydów o ciemnym, czarnym wręcz kolorze skóry. To są Etiopczycy, którzy w dość dramatycznych okolicznościach właśnie z Etiopii przylecieli do Izraela. Każda z tych grup, no jeszcze można powiedzieć o dużej grupie Żydów z Rosji, którzy przyjechali w latach 80. i 90., stanowią tak widoczną grupę, że można słyszeć język, można widzieć księgarnię z rosyjskimi książkami. To wszystko sprawia, że Izrael jest krajem naprawdę zróżnicowanym, bogatym i każdy z aspektów, o których wspomniałem, zasługuje na głębsze omówienie i to będziemy robić następnie.